Witam wszystkich bardzo serdecznie. Niestety w ostatnim już odcinku naszej kariery Kaska, ale spokojnie, tego projektu nie porzucamy, a jedynie zawieszamy go na bliżej nieokreślony czas. Przecież właśnie dzisiaj ma swoją oficjalną premierę nowy Football Manager 2023, w którym to oczywiście muszą pojawić się nowe wyzwania i nowe kariery. Ale na razie powracamy jeszcze do Olimpiku Marsylia, bo przed nami niezwykle emocjonujący odcinek. Ostatnie cztery kolejki ligowe, ale przede wszystkim czeka na nas najważniejszy mecz sezonu. Wielki finał Pucharu Francji, w którym to zmierzymy się z Lille. Zanim jednak wystartujemy, to tradycyjnie przypomnijmy sobie jeszcze, co wydarzyło się w poprzednim odcinku. W kwietniu nasz Kaziu pożegnał się z rozgrywkami Ligi Europy, a w Ligę rozegrał 4 spotkania, zanotował 2 zwycięstwa, remis i porażkę. A takie wyniki, jak już wiemy, po 30 kolejkach dały nam 8 miejsce w tabeli, do 6 Rennes tracimy 2 punkty, a do 5 Lyonu 4. Okej, odświeżyliśmy sobie nieco naszą pamięć przed ostatnią decydującą prostą w rozgrywkach ligowych, a przed nami już zapowiedź kolejnego spotkania. Tym razem gramy u siebie na naszym Orange Velodrome, gościć będziemy Clermont Foot. To tegoroczny Beniaminek i jeden z najsłabszych zespołów całej ligi. No cóż, jesteśmy tutaj zdecydowanym faworytem i nie interesuje nas żadne inne rozstrzygnięcie jak nasze zwycięstwo. No i nie mogło być inaczej, mamy to zwycięstwo spokojnie na luzie, wygrywamy 2-0 po 2 trafieniach Arka Milika z 10 i z 75 minuty. Byliśmy zespołem lepszym, statystyki to potwierdzają, tak więc wszystko się zgadza. 3 punkty zatem wpadają na nasze konto, chwilowo wskakujemy na 6 miejsce, ale podkreślam chwilowo, bo to był dopiero pierwszy mecz tej kolejki. Zwycięstwo w tym meczu to był nasz absolutnie psi obowiązek, tak więc nie ma się nad czym rozwodzić, lecimy dalej. Jeszcze tylko trzeba wyróżnić MVP tego spotkania, którym jest oczywiście Arek Milik. Swoimi 2 trafieniami zapewnił nam tą wygraną, brawo. A dla wszystkich zainteresowanych, w półfinale Ligi Europy Lille odpadło z Villarrealem, natomiast Liverpool, który wcześniej w ćwierćfinale rozprawił się z nami, tym razem po karnych wyeliminował Monaco, no i tym samym w wielkim finale Ligi Europy nie zobaczymy francuskiej drużyny, a będzie to starcie angielsko-hiszpańskie. Nasz kalendarz w tym sezonie ułożył się tak, że pod koniec rozgrywek gramy głównie ze słabszymi rywalami, no i nie inaczej jest i w tej kolejce. Przed nami wyjazdowe spotkanie z Dijon, a więc jednym ze słabszych zespołów całej ligi. Jesteśmy zatem faworytem, no i liczymy na zwycięstwo, tym bardziej, że możemy liczyć na wszystkich zawodników wyjściowej jedenastki. Kontuzjowany jest tylko rezerwowy Valentin Rongier. No i ponownie zresztą, zgodnie z oczekiwaniami, bez większego problemu wygrywamy 2-0 po bramce z karnego Milika i jednym golu Hannibala. Statystyki potwierdzają, byliśmy zespołem co najmniej o 2 klasy lepszym, tak więc zwycięstwo w pełni zasłużone. Dopisujemy sobie zatem kolejne 3 punkty, no i przesuwamy się, uwaga, na 5 miejsce w ligowej tabeli. Tak wysoko jeszcze nie byliśmy, ale spokojnie, 7 Rennes jeszcze nie grał w tej kolejce i spokojnie nas może przeskoczyć. Zapominam już o wszystkim, co do tej pory graliśmy, bo przed nami absolutnie najważniejszy mecz całego sezonu, wielki finał Pucharu Francji. Nawet nie przypuszczaliśmy, że dotrzemy tak daleko, ale po drodze wyeliminowaliśmy m.in. gigantów z Paris Saint-Germain, tak więc na ten finał w pełni zasłużyliśmy. A w finale gramy z Lille na Stade de France, czy też Saint-Denis, 80-tysięcznym obiekcie, który oczywiście będzie wypełniony po brzegi, bo kibice zabijają się o bilety. No i mamy oficjalną zapowiedź tego wielkiego wydarzenia i jakże ważnego meczu. Według bukmacherów szanse obu zespołów na końcowy triumf są mniej więcej równe, jednak to Lille jest wskazywane jako nieznaczny faworyt. W pewnym sensie to dobrze, przynajmniej z naszego zespołu zejdzie ciśnienie i presja wyniku. W poprzednim sezonie zdobywcą Pucharu Francji był Paris Saint-Germain, tak więc jest już jasne, że nie obronią tego trofeum. Ale co ciekawe, 2 lata temu w sezonie 2023-2024 w wielkim finale tych rozgrywek zmierzyły się właśnie Olympique Marsylia i Lille. Niestety, nasza Marsylia wtedy przegrała. Zobaczymy, jak będzie teraz. No dobra, czas najwyższy na skład personalny do tego jakże ważnego meczu. W bramce oczywiście Kepa, Arrizabalaga, dalej w obronie od lewej Grimaldo, na środku defensywy Orban i Piątkowski, na prawej obronie Marusić, trójka środkowych pomocników Gerson, Hannibal i Fofana, na lewym skrzydle De La Fuente, na prawym Cengiz Under, a na szpicy tym razem nie Arek Milik, a młodziutki Cherkaoui. No już jesteśmy w szatni Stade de France, czy też Saint-Denis, tego gigantycznego, ponad 80-tysięcznego obiektu we Francji. No emocje są wręcz nieprawdopodobne, zatem nie ma na co czekać, grajmy już ten mecz. 13 maja, godzina 20, ten mecz jest transmitowany na cały świat. Przecież to wielkie wydarzenie i święto piłki nożnej nie tylko we Francji, ale i poza granicami. No sprawdźmy jeszcze ustawienie Lille. Zagrają w klasycznym 4-4-2 na ataku Brenner i Belotti.
Marusic przy piłce podaje na prawą stronę, Piątkowski przesuwa się do przodu, ale zatrzymał akcję. Jesteśmy w ataku pozycyjnym Fofana, Hannibal Cengizunder czerkał i z pierwszej piłki zza pola karnego, ale chyba nie będzie gol uznany. Sędzia podbiega, no byłoby pięknie, druga minuta tego spotkania, ale najprawdopodobniej była tam pozycja spalona. Mamy weryfikację na warze, no i niestety. Yusuf Jezici pędzi prawą stronę boiska, podanie do Belottiego, ten przedziera się, jest już w naszym polu karnym, jest niebezpiecznie. Podanie do Jezici'ego, ten kółeczko, wrzutka, ale Kepa tam interweniuje spokojnie. Nie, sędzia gwiżdża, przerywa grę, no co tam się właściwie stało? Czy tam był jakiś faul? No nieprawdopodobne, jeśli to będzie rzut karny, co za kuriozalna sytuacja. Mamy weryfikację na warze, no i jedenastka. No co za koszmar, piąta minuta, czy będzie 1-0? Brenner bierze rozbieg, strzela, Kepa broni, coś nieprawdopodobnego, no tego się nie spodziewaliśmy, a więc wciąż mamy wynik bezbramkowy. Grimaldo wznawia grę wyrzutem piłki z autu, Konrad de la Fuente, Grimaldo, wysoka wrzutka, niestety Brenner ekspediuje piłkę daleko poza pole karne, ale zbieramy ją. Marusic, wycofanie do tyłu, Piątkowski zwolnił akcję, Orban rozgląda się do przodu, Hannibal, ładne zagranie w pole karne, Cengizunder, płaski mierzony strzał po długim słupku, bramkarz bezradny, a my w 12 minucie wychodzimy na prowadzenie, mamy 1-0, jest pięknie, brawo! Orban przy piłce i rozpoczynamy konstruowanie naszej akcji ofensywnej. Hannibal, Gerson do przodu, Konrad de la Fuente łamie akcję, podanie na prawą stronę pola karnego. Jest tutaj Cengizunder, zwolnił do środkowania, Konrad de la Fuente niestety trafia w poprzeczkę, ale jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze do środkowania, czerkał i dokłada tylko nogę z najbliższej odległości przy samym słupku. 35 minuta, wychodzimy na prowadzenie, to jest już 2-0. Bramkarz Lidl rozpoczyna grę spod własnej bramki, daleki wykop, no byleby utrzymać ten wynik do końca pierwszej połowy, ale ładnie Orban tutaj zgrywa, czerkał i przechwytuje piłkę. Jesteśmy w posiadaniu futbolówki i spokojnie rozgrywamy. Piątkowski, seria zwodów, podaje do przodu Fofana, dalekie zagranie, wychodzi do tego czerkał i sam na sam zwałka, że ma piłka, wpada do bramki, no coś niesamowitego, jak on to zmieścił. 43 minuta, a my tymczasem mamy wynik już 3-0, wynik marzenie. No i to jest koniec pierwszej połowy, mamy wysokie prowadzenie, czy możemy jeszcze wypuścić to zwycięstwo z rąk? No chyba jest to niemożliwe, tym bardziej, że Lille jest słabe, Lille jest bezbarwne. Przez pierwsze 45 minut oddali zaledwie 2 celne strzały na naszą bramkę. Tak więc wydaje się, że wystarczy tylko kontrolować przebieg tego spotkania, a na koniec cieszyć się z triumfu. Ale jeszcze Lille się nie poddaje, jeszcze próbuje. Belotti, dalekie zagranie, Brenner przyjął tą piłkę, zwolnił akcję, podanie do Sancheza, ten wpada w nasze pole karne, strzela, ale Kepa spokojnie. No i to jest koniec tego spotkania, jak można się zresztą było spodziewać, w drugiej odsłonie tego meczu nie było już większych emocji, a wynik, który mieliśmy do przerwy, utrzymał się już do końcowego gwizdka sędziego. Tym samym chyba ku zaskoczeniu nas wszystkich, w niezwykle łatwych okolicznościach wygrywamy ten jakże ważny mecz. We wielkim finale Pucharu Francji ogrywamy Lille aż 3-0. Tak więc teraz możemy się już cieszyć, wznieść ten puchar, bo zasłużyliśmy na niego. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, Kazek wzruszony, wielkie, wielkie brawa. Ale najśmieszniejszy jest fakt, że patrząc teraz na statystyki za to spotkanie, można odnieść wrażenie, że to Lille powinno odnieść tutaj zwycięstwo. Współczynnik XG mieli 1,73 wobec naszego zaledwie 1,0. Oczywiście mieli już na początku w 6 minucie ten rzut karny niewykorzystany. Gdyby wtedy strzelili, ten mecz mógłby się zupełnie inaczej potoczyć, ale teraz to już tylko gdybanie. A fakty są takie, że to właśnie dzięki bramce Cengizundera i dwóm golom Yassina Cherkaouiego wznosimy Puchar Francji. Nasz Kaziu miał niewątpliwie nosa, ściągając w zimowym okienku transferowym z Bordeaux tego niezwykle młodego i utalentowanego napastnika Cherkaouiego. Teraz dzięki niemu możemy świętować pierwszy triumf. A dzięki temu triumfowi zgarniamy 1,5 miliona euro. Nie są to jakieś duże pieniądze, no ale zawsze coś. Co jest wręcz nieprawdopodobne, po raz ostatni Olympique Marsylia wygrywał Puchar Francji w roku, uwaga, uwaga, 1989. Coś niebywałego. Od tamtego czasu Marsylczycy meldowali się w wielkim finale tych rozgrywek 6-krotnie, ale za każdym razem przegrywali. Aż w końcu przyszedł Kazek i ten puchar ponownie można włożyć do gabloty. No i tym samym, co zrozumiałe, nasz menedżer już jest wielbiony przez wszystkich kibiców, a ich ulubieniec Didier Drogba w wypowiedzi radiowej nie szczędził pochwał, której adresatem był menedżer Kazimierz Węgrzyn. Oczywiście zarząd również zachwycony tym zwycięstwem w Pucharze Francji, podkreślając, że wygrana w tych rozgrywkach po tak wielu chudych latach to dla wszystkich wyjątkowa chwila. Rozgrywki Pucharu Francji, podobnie zresztą jak Ligue 1, w ostatnich latach są zdominowane przez Paris Saint-Germain, ale były wyjątki, jak choćby triumfy Rennes, Monaco, Lille, czy w końcu właśnie naszej Marsylii.
A wracając jeszcze do tego historycznego meczu, to co ciekawe, zawodnikiem tego spotkania nie został bynajmniej autor dwóch goli, a więc Yasin Cherkawi, a nasz bramkarz Kepa Arrizabalaga. 6 udanych interwencji, ocena końcowa 8,80, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym fantastycznie obronionym rzucie karnym z 6 minuty. Gdyby wtedy Lille objęło prowadzenie, no to powiedzmy sobie szczerze, różnie mógłby się ten mecz potoczyć. Może nie wypada aż tak chwalić naszego Kazia, ale prawda jest taka, że podobnie jak Cherkawi, również Kepa Arrizabalaga jest transferem naszego menedżera z tego zimowego okienka. Tak więc krótko mówiąc, w dużym uproszczeniu, młodziutki napastnik i doświadczony bramkarz wygrali nam ten Puchar Francji. A dzięki temu nieoczekiwanemu triumfowi w Pucharze Francji zapewniamy sobie awans do fazy grupowej Ligi Europy w przyszłym sezonie. Pięknie. Tym samym już teraz na gorąco zarząd ustala wyjściowe budżety na przyszły sezon. Ten płacowy będzie wynosił 6 360 000 euro, natomiast ten transferowy trochę ponad 9 milionów. No i jeszcze takie krótkie podsumowanie tego dopiero co zakończonego Pucharu Francji. Taka spora ciekawostka to fakt, że najlepszym strzelcem tych rozgrywek z 9 golami jest napastnik Lille, Brenner. Jakie to szczęście, że w tym finale z nami nie udało mu się nic strzelić. A tymczasem jakże sympatyczna informacja, nasza największa gwiazda, Gerson, uzyskał francuskie obywatelstwo. Choć tak szczerze mówiąc, to on największą gwiazdą był do momentu przyjścia naszego Kazia do klubu. Później Gerson, ustawiany na różnych pozycjach, w różnych rolach, niestety spisywał się co najwyżej przeciętnie, ale miejmy nadzieję, że jeszcze wróci do wysokiej formy. Ale ta druga narodowość francuska niewątpliwie cieszy. No albo będziemy więcej ściągać Francuzów, albo będziemy naturalizować obcokrajowców. No ta drużyna musi mieć bardziej tożsamość francuską. No dobra, Puchar Francji za nami, ale to przecież jeszcze nie koniec sezonu. Przed nami ostatnie dwie kolejki ligowe, tak więc wciąż jeszcze mamy coś do udowodnienia. Tym razem gramy u siebie, na naszym Orange Velodrome będziemy gościć Nice. To nie jest słaby zespół, dlatego tym bardziej dziwi, że w oczach bukmacherów jesteśmy zdecydowanym faworytem. No cóż, zatem trzeba wyjść na boisko i to udowodnić. No to na szybko nasza wyjściowa jedenastka. Na budzie oczywiście Kepa, dalej w obronie od lewej Grimaldo, na środku obrony Caletacar Orban, na prawej defensywie Marusić. Trójka środkowych pomocników tym razem utworzy Fofana, Gerson i Thomas Partey. Na lewym skrzydle Hannibal, na prawym Cengiz Under, a na szpicy Arek Milik. No to lecimy. Ale zanim tak na dobre polecimy, no to spójrzmy jeszcze na zespół gości. No nie są to niewątpliwie jakieś wielkie nazwiska. Drużyna porównywalna siłą do naszej. Tak więc niesieni tym triumfem w Pucharze Francji powinniśmy się tu spisać dobrze, no i sięgnąć po zwycięstwo. Rosario przy piłce wycofuje Wings, rozgląda się dalekie zagranie. Kepa interweniuje na linii pola karnego, ależ niebezpiecznie. Pake strzela do pustej bramki. No co za kuriozalna sytuacja, ależ fatalny błąd naszego bramkarza już w 25 sekundzie tego meczu. Przegrywamy 0-1. No koszmarnie rozpoczął się ten mecz, no ale co zrobić? Ruszamy do ataku. Fofana, zagranie na lewą stronę, Grimaldo, Hannibal. Ładny zwód zostawił tutaj jednego z obrońców. Dośrodkowanie w palkanę, Cengiz Under uderza, no ale niestety obok słupka. Fofana przy piłce podaje do przodu Hannibal, ale jest tu atakowany, zagranie na lewą stronę, Grimaldo w tempo do Hannibala, zwolnił jednak akcję, ponownie Grimaldo, akcja dwójkowa naszych zawodników na lewym skrzydle, dośrodkowanie w pole karne, jest tutaj Cengiz Under, no z trudem opanował tą piłkę, jeszcze przerzucają na drugą stronę, Grimaldo, jeszcze jedna wrzutka, Thomas Partey, ależ fenomenalne uderzenie, co za strzał takimi nożycami, no przepiękny gol tego zawodnika, po nim akurat tego się nie spodziewaliśmy, 32 minuta, 1-1. Rzut wolny dla naszego zespołu, Hannibal, mocne uderzenie z Strakosza, tam chyba broni jeszcze Milik miał szansę na dobitkę, niestety. No i to jest koniec pierwszej połowy, co z tego, że mamy inicjatywę, atakujemy, stwarzamy sobie kolejne sytuacje bramkowe, skoro Nica dała dwa celne strzały w światło bramki, no i jest remis 1-1, no ale ten stracony gol w koszmarnych okolicznościach na samym początku meczu, no trochę ustawił to spotkanie. 65. minuta i robimy zmianę. Boisko opuszcza nie najlepiej spisujący się Cengiz Under. W jego miejsce na prawym skrzydle zamelduje się Cherkawi. Grimaldo przy piłce na lewym skrzydle w okolicach środkowej linii boiska. Podanie do przodu Hannibal, Fofana, ale jest tutaj atakowany gąszcz zawodników Nicei. Fofana, ale próbujemy się przedzierać. Jest Cherkawi w polu karnym, ale jest wyrzucony pod linię końcową. Barusic strzela, no ale niestety. 71. minuta, no i ściągamy słabo grającego Gersona. W jego miejsce Galeno, który wędruje na lewe skrzydło, natomiast na rozgrywającego Hannibal. Grimaldo wznawia grę wyrzutem piłki z autu Galeno. Ponownie Grimaldo, wrzutka w pole karne, ale goście wybijają futbolkę. Hannibal ją zbiera, przedziera się do przodu, strzela, piłka trafia w słupek, no i wtoczyła się do bramki, ale zaskakujące trafienie, a więc w końcu dopięliśmy swego. 76. minuta, obejmujemy prowadzenie 2-1.
Marusic rozpoczyna grę z prawej strony boiska, czerkał i zagranie do przodu, ale Milik jest tu pod presją rywali. Fofana jakoś się przedarł przez obronę, Tuti postrzela mocno, ale niecelnie. Strakosza rozpoczyna grę swojego zespołu, dalekie mocne wybicie na naszą połowę, czy tam powalczymy? No niestety nie, Delort przechwytuje futbolówkę, pędzi sam na naszą bramkę, strzela, no i tak się to musiało skończyć, ale w jak prostych okolicznościach tracimy tego gola, no to jest wręcz niedopuszczalne, to jest karygodne, znowu remis. To już końcówka tego spotkania, jeszcze Grimaldo wznawia grę wyrzutem piłki z autu, Hannibal, Fofana, Galeno w polu karnym, Hannibal przedziera się, strzela, lecz piłka trafia chyba w słupek, no niestety. No i to jest koniec tego spotkania, to już nawet nie jest koszmar, to jest po prostu komedia. Przy tak olbrzymiej przewadze zaledwie remisujemy 2-2, oddaliśmy 26 strzałów, 9 celnych w światło bramki. Współczynnik XG dla naszego zespołu prawie 3-0, gdy tymczasem dla Nicei zaledwie 0,63. Goście stworzyli sobie dwie sytuacje bramkowe w tym meczu, obie wykorzystali. Tak się to po prostu kończy. No i tym samym mamy tylko jeden punkt, spadamy w tabeli na 7 miejsce. Wielka szkoda, bo mogliśmy finiszować ten sezon na 5 miejscu. Oczywiście szanse wciąż jeszcze są, ale już tylko matematyczne. No właśnie, Marsylia traci dystans wyścigu po awans. Oczywiście tą Ligę Europy w przyszłym sezonie mamy dzięki zwycięstwu w Pucharze Francji, ale nie zmienia to faktu, że w lidze wciąż naszym celem minimum jest 6. lokata, a najlepiej 5. A teraz, no cóż, zobaczymy, co przyniesie nam ta ostatnia kolejka. A żeby było ciekawiej, właśnie teraz wypada nasz podstawowy zawodnik wyjściowy jedenastki, prawoskrzydłowy Cengiz Under. Naciągnięcie mięśnia czworogłowego uda, niezdolny do gry do 4 tygodni. Tak więc dla niego sezon się już skończył. No i tym oto sposobem dotarliśmy do ostatniej kolejki sezonu, a w tym ostatnim meczu zagramy na wyjeździe z La Berrichon de Châteauroux. To czerwona latarnia tej ligi i w gruncie rzeczy już od dawna spadkowicz do Ligue 2. Tak więc gospodarze nie mają już o co grać, my z kolei gramy wciąż o pełną pulę. Trudno zatem zakładać, żebyśmy tego meczu nie wygrali. No i tak jak przypuszczaliśmy, nie było tutaj opcji, żebyśmy tego meczu nie wygrali. Odnosimy zwycięstwo, chociaż skromne, zaledwie 2-1 po bramkach Czerkałiego i Caleta-Cara, ale ponownie mieliśmy olbrzymią, wręcz przygniatającą przewagę i naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego ten wynik jest taki, a nie inny. Ale to już jest nieważne. Najważniejsze jest to, czy te 3 punkty za to spotkanie cokolwiek wniosą do naszej pozycji ligowej. I tak i nie, przesuwamy się w górę ligowej tabeli, aczkolwiek tylko na 6. miejsce, na 5. ostatecznie plasuje się Rennes. Ale największą katastrofą ten sezon kończy się dla Olympique Lyon, który w ostatniej kolejce przegrywa na wyjeździe z Dijon i spada z 5. miejsca na 7., mając całkiem niezły dodatni bilans bramkowy. Tak więc to cieszy, jeden z naszych rywali ostatecznie jest za naszymi plecami. A za zajęcie tego 6. miejsca w końcowej klasyfikacji rozgrywek Ligue 1 dostajemy niecałe 10 milionów euro. Mimo wszystko nasze konto no nie wygląda zbyt okazale, bilans ogółem jak widzimy to zaledwie 16 milionów 300 tysięcy euro. A dla wszystkich zainteresowanych wielkim finale Ligi Europy nasz nie tak dawny przecież kat Liverpool ostatecznie wygrywa 2-0 z Villarrealem, no i tym samym triumfuje w tych rozgrywkach. Otrzymujemy jeszcze 3 miliony euro z hakiem ze współczynnikowej puli rankingowej. O co dokładnie chodzi? Tego chyba nie wie nikt, ale nieważne. No i jeszcze takie krótkie podsumowanie zakończonych rozgrywek Ligi Europy. Największa niespodzianka Young Boys Bern, a więc klub, który po drodze wyeliminowaliśmy. A największe rozczarowanie to chyba podobnie jak we francuskiej Ligue 1, Olympique Lyon. Najlepszym strzelcem okazał się napastnik AS Monaco, Myron Badu, a najwięcej asyst zaliczył nasz Hannibal, 4. Wielkie brawa. A w międzyczasie we Francji zostały rozegrane baraże. Broniący się przed spadkiem z Ligue 1 Clermont Foot podejmował pretendenta do awansu z Ligue 2, Bordeaux. Ostatecznie to ten wielokrotny mistrz Francji, a także zasłużony klub dla francuskiej piłki wygrywa 4-2, no i tym samym w przyszłym sezonie zasili francuską ekstraklasę. A oprócz Bordeaux do najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji awansuje również mistrzowski Metz, no i drugi Strasbourg. Co jest chyba sporą niespodzianką, gorycz spadku z drugiej ligi muszą przełknąć Bastia i Paris FC. A we francuskiej elicie po raz kolejny i od dawna, bez większych niespodzianek, mistrzem kraju oczywiście Paris Saint-Germain. W Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie zobaczymy Lille i Monaco, w Lidze Europy Lorient i naszą Marsylię, ale to ze względu na zwycięstwo w Pucharze Francji. A w Europa Conference League będzie kopać piłkę spadku z Ligue 1 doznaje Clermont Foot, Sochaux i Châteauroux. No i tym oto sposobem kończymy nasz pierwszy sezon w Olympique Marsylia. Szkoda na finiszu tego remisu z Niceą, bo byłoby 5. miejsce w lidze, ale mówi się trudno. Jak się teraz okazuje, na finiszu rozgrywek Ligue 1 do 4. Lorient tracimy zaledwie 3 oczka. No gdybyśmy wcześniej nie pogubili punktów często w naprawdę głupi sposób, no to teraz moglibyśmy się cieszyć z miejsca tuż za podium. No ale cóż, było, minęło.
W Lidze Europy, jak pamiętamy, dotarliśmy dość daleko, bo do ćwierćfinału tych rozgrywek niestety tam zderzyliśmy się ze ścianą, to znaczy z Liverpoolem. Nieoczekiwanie natomiast najwięcej radości przyniosły nam rozgrywki Pucharu Francji, które ostatecznie wygrywamy. Wznosimy to trofeum ku radości kibiców i naszego Kazia. No i to by było na tyle. Jak wspominałem na początku tego odcinka, zawieszamy na jakiś czas karierę Kaska. Przecież przed nami nowe wyzwania w nowym Football Managerze 2023, który właśnie dziś ma swoją premierę. Tak więc już wkrótce nowa kariera. Trzymajcie rękę na pulsie, żeby nic Was nie ominęło. Subskrybujcie kanał, zostawcie również łapkę w górę, jeśli tylko się podobało, i komentujcie. Pozdro, dozo, cześć.